Dzień dobry, cześć, witam na was. Bardzo serdecznie jestem Baba, ze mną jest Joszelka, Ren i sporo pulpecików, jak widzicie. Hello, hello. Mamy zlot puszystych ludzi. Tutaj mamy Joszelkę po lewej, tu mamy Rena, tu mamy pana Grzegorza. Czemu zaliczasz nas do puszystych? To oni są tylko grubokościści. To plaga? Plaga to ty? O, nie. Nie? O. Będzie drama. Albo nie, tam gdzieś chyba tam. Będzie bogaty, drama w internecie. Oni biegają tak sami z siebie. Aż go powali, z łokcia. Dobra, ale bo co my dzisiaj robimy? Dobra, słuchajcie, się wywrócił. Oprócz tego, że się znęcamy nad nimi. Oprócz tego, że się znęcamy i śmiejemy się, że to są nasi znajomi i przyjaciele i w ogóle, no to właśnie, ogólnie dzisiaj Need for Speed z ulicy. O, tu Skie biegnie, patrz. Skie? Ej, Skie tam biegnie. Chyba faktycznie na ryby. Chyba na ryby. Dawno go nie widzieliśmy, on się rozstał strasznie. No, ale i tak go nie mogę wyprzedzić. Nie, dobra, spokojnie, niby, już, chodźcie. Niby gruby, ale jednak sprinter. Dobra. Gruby sprinter. Dobra, słuchajcie, Need for Speed z ulicy, więc zasady są bardzo proste, kradniemy auto z ulicy, tuningujemy je, później sprawdzamy, kto ładnie stuningował i oczywiście, kto będzie miał szybszą furę. No o, właśnie tak. Właśnie to było fajne autko, ale... To było fajne, ale jeszcze... Ale pewnie nie można go tuningować, no, więc też tak ja też już biorę furę. Popatrzcie, ty znalazłem małego na ulicy. No fajne, nie? Batman. Ej, nie, wiesz to co jest? To mojego Duke'a. To jest tam mojego Duke'a. Co? Stanął mi. Co? Co? No mojego Duke'a stanął tam. Ja go pożyczam. Wyrzucił go w krzaki. Ja... Nie, ja go nie wyrzucam, ja zmiadę. Wyrzucił go w krzaki. Wziął go, wyrąbał po prostu. W moim zdaniem ładnie ci go zaparkowałem na tym chodniczku. Fajnie. Więc powinnaś dziękować. Nawet nie wiem, czy to auto mogę tuningować. Nie, właśnie też nie wiem, czy to auto można tuningować, więc ja też nie wiem, że czy sprawdzę, to auto nie bo... mogę stuningować, ale zobaczę. To jest chyba za wygląda drogo, ale może będzie tanie. Albo w sumie czekaj, możemy w ogóle do agencji wjechać, bez sensu. Halo, weź tam ktoś, idźcie stamtąd, ono jest tanie, bo... Kto tam stoi w miejscu cały czas? Kto to tam jest? Ja nie stoję Joszelka, w miejscu. Joszelka, wypadł, bo ja nie mogę do agencji sobie jeżdżę. Nie wiem. Ale co, to ta, moja wina? Nie chcę pokazywać, bo nie chcę pokazywać. Tak, twoja. Twoja wina, gdzie ty się jechał, twoja bardzo wielka wina. Tuningować? Tu. Nie, tu nie mogę się schować, już, bo jest za drogi. Bo nie teraz nagle zaczęły takie fajne fury jeździć. No jeszcze to nie to wszystko powiem, dzięki mnie. Wziąłeś, bo wydaje mi się, że masz dokładnie ten sam samochód. O, chyba... mogę wjechać. I o! Na co S? Się na B i S? Że ten auto nie da się tuningować. Na Bene? Dobra, Leicester, dawaj, Leicester. Ej, mogę tuningować to auto, to ja zaczynam. Jak 20 to? 20 opcji tuningowych, to już jest co? No nie chyba. Dobra, ja jeszcze szukam, ja jeszcze muszę znaleźć ale... górę, bo no niestety... Ale to nie za dużo, aż tyle. Dwa dni by 20, ale biednie. Pokaż, co mi tylko, żeby było więcej niż tylko... Dobra, w sumie ten już miałem, ale ten jest w wersji takiej bardziej... Szukanie przez 5 minut samochodu się totalnie nie opłaciło. Bo na ulicy widzę wszystkie takie same, więc jadę, widocznie to tak ma być, jedno i to samo auto widzę wszędzie, więc widocznie to właśnie mam tuningować. Wujek nie odbiera. Wujku, przepraszam cię za wszystko, wujku, ale odbierz teraz. Super. Chodź u mnie. Mówią mi ludzie, których nie lubimy. Dobra, to co my tu mamy? Wiem, że to auto na pewno można, to na bank, pan też. Czyli dobra, musisz pamiętać dobra o tym, żeby nie wykupić tego ubezpieczenia. Żeby wykupić chyba chciałaś nie, powiedzieć. Nie, po co ci ubezpieczenie? Dobra, ja czuję, że to z twojej strony są śmieszki, heheszki. Po co ci ubezpieczenie, powiedz okay mi? Japonic, ale potem będę miał problemy, żeby auto na wiza przepisać. Ty, Japonic? Zostaw tego Japonica. A do kogo to tak? No do ciebie, to do Japonic, no to Japonic, no to co? Jeśli ty tak, ta... coś mi brakuje. A tu jeszcze to. Już to kiedyś. No, rany. Nie, no nie podoba moja, mi się. Moja bluzka poplamiona. Jakimś keczupem. O, dzień dobry, panie oficerze. Przed chwilą pan do mnie chciał strzelać z tej dupy. Policyjny niech będzie. Teraz już pan udaje, że mnie nie zna. Jadełka. A pan co? Pan to samo. Chciałem zmienić. A, już wiem. Kolor. To kolor później. Oznaczenie. Kółeczka. Czy oznaczenie chcę dawać jakiekolwiek na razie? Dobra. Opanowałem lotnisko, moi drodzy. Panowałeś? No to i ej, super. Za tego źródła, któremu wypłaciłem sprawiedliwość, przyszedł chyba jego kolega. Może ten kolega mi otworzy. To po prostu zmiana warty była.
Ja sobie chyba pójdę w takie inne kolory. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. On mnie wyzywa od klaunów. Gości, otwórz szlaban, to nie jest ślub. To mi bramy robią. Dobra, wezmę to. Lakier później. Nie sprzedawać nie chcę. Ej. Nie zbliżaj się. Nie zbliżaj się, tak? Idź sobie. Aha, lakierowanie jeszcze tutaj było. Zawieszenie nie chcę obniżać. Skrzynia biegu. Co? Co on mówi? On strasznie brzydko się zachowuje. Ale wiesz, że my tego tak nie robimy. Dobra, ogólnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że już skończyłem. Kolory mam zrobione. Teoretycznie bym chciał zmienić tutaj jeden jeszcze element w postaci dachu, ale no niestety tutaj nie ma możliwości zmiany tego dachu. A tak to byłoby po prostu przecudownie, gdyby tu wrzucić taką inny kolor w tym miejscu. No ale niestety nie ma możliwości, może kiedyś dodadzą. Może w innym aucie. Może w innym życiu. Dobra, ja wyjeżdżam. Dobra, ja się już czaję tutaj na lotnisku. I w takim lotnisku. Razie cisnę na lotnisko, na lotnisku się widzimy, na lotnisku się ścigamy. Dobrze, ja sobie tylko lakier jeszcze zrobię. Tak. I zobaczymy, co kto wziął, bo ogólnie no jest ograniczona ilość samochodów, wiadomo. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że wzięliśmy bardzo podobny samochód. Jest! Mam dach składany. No to na pewno nie mamy dokładnie ten sam samochód. Fajnie, fajnie. To się podobało. To bardzo dobre auto, jak... Aczkolwiek, ja jeszcze jedną rzecz zrobię, ja jeszcze podjadę na chwilę do areny i w arenie będę chciał zamontować... Co, światełka? Coś. A, bo chcesz takimi punktami stylu z nami wygrać. No na pewno, właśnie o to chodziło. No, światełka wezmę, wrzucę takie jakieś kolorowe, fajne jeszcze do auta. Ja słuchaj, ja tak, każdy twój widz... Już pewnie tak wrzuciłeś, więc no. Nie, bo ja tuningowałem tam, wiesz, w tym ogólnym. Tak, ja też w ogólnym robiłem. No ale nie jechałem światełka. Miałem tutaj potyczkę na lotnisku. Musiałem sobie wyjaśnić pewne nieścisłości z niektórymi tutaj ludźmi. To miałeś? Co tam? Co? Mówię tak, jak mówię. Wy słyszycie tam... Neonowe. Ja po prostu cię słucham, mówić po śląsku? A wiesz, że ja nie słucham. Dobra, modyfikacja. Wiesz, że przyznałaś się publicznie teraz? Ja cię po prostu nie udaję, że cię nie słucham po prostu. Dobra, bo ja tu do mechanika, cisza tam, no proszę mi się tu nie kłócić, bo tutaj zaraz normalnie wysiądę i wyjdę. Ale mnie tam jeszcze nie ma, także co ty chcesz mnie wyjaśnić, jak mnie tam nie ma jeszcze w ogóle? Także ja tutaj za chwilę będę machał po prostu, o proszę bardzo, takie piękne, za symboliczne 53400 dolarów światła, moi drodzy, za taką cenę. Teraz, dawaj. Turbo? No mam turbo. No dobra, to jadę do was. Dobra, wszyscy jesteśmy na miejscu, więc ja już się odpalam. Proszę bardzo, włączam światełeczka. Jedziemy w takim razie do hangaru i zaraz zobaczymy hangaru, to, co dokładnie. Wziął, co kupił, co znaczy co ukradł. Co ukradł, ja zapłaciłem. To zrobił. Widzę, że dobra, już masz... wyjeżdżam. O, będzie wyścig. Będzie wyścig. Okej, dobra, Joszelka wzięła coś innego. Coś, co widziałam wszędzie. Czy ty wszędzie. Nie masz tego samego, co ja, Paweł? Zaraz, chwila, mam. Masz to samo. Ej, no bez jaj. No bez jaj. Masz dokładnie to samo auto. Wciągnij się. To ty masz dokładnie to samo auto, co ale ja. Tak samo zrobiłeś prawie. Jeszcze przestań jeść. Tam się dużo nie dało. Chcę, tylko Ren sobie wstał. Co ja mam? Nie. Co, ja? W ogóle, słuchajcie, nie bij mi tu nic. Bo zobaczcie, jeżeli chodzi o dach, jest dużo czerwonego, ale można spuścić ten dach w dół. No, przecież to samo mówiłem. Ale masz, masz metalowy czy materiałowy? Taki jak ty. Okej, czyli metalowy. I mówiłeś, że na pewno nie mamy tego samego, ale się okazało, że na pewno mamy tego samego. Ja nie widziałem, że mam spuszczany dach, tak przytrzymałem sobie H. No i patrzę, ej, spuścił mi się, nie? No i to z tym dachem? No. Nie masz dachu w takim razie. Okej, dobra, słuchajcie, w takim razie zobaczmy, co tutaj mamy za tuning. Czekajcie sobie, tylko zrobię zarządzanie ładnie pojazdami. Ładnie to auto wygląda, no nie? Nie to. Ustawienia pojazdu. I teraz czekaj, tutaj sobie muszę zrobić, tutaj gdzie to było. Drzwi pojazdu podniesione. Gdzie to się włączało, ten silnik, bo nie widzę. Opcje sterowania pojazdem sobie. Silnik włączony. Ale dobra. Daleko się do tego doklikać w ogóle. No strasznie, gdzieś tam pozmieniali, dobra. Okej, światełka włączone, dobra, zobaczmy w takim razie, co my tu mamy, czyli tak, mamy Pikachu razem z Renem, mamy dokładnie tą samą maskę, mamy dokładnie ten sam zderzak przedni z intercoolerem, mamy dokładnie ten sam tył, jeżeli chodzi o zderzak tylni, ten sam mamy, chyba tak, ten sam? Tak, spoiler, ale tam... Ostatni? Nie, kolorystyczne tak, się spoiler różnicy. Ostatni, bo miałem maskę karbonową wziąłem, więc musiałem sobie wziąć też spoiler karbonowy. Oznaczenie kół, również mamy to samo. I serio, masz też Pikachu na tym?
też mam Pikachu. Dobra, jestem oryginalna. Czekaj, jedynie felgi mamy inne, bo mamy, ale bardzo podobne też na czarno. Co jest? Jestem bardziej oryginalna od was, także wygrałam. Jedynie różnimy się kolorystycznie, że ty zrobisz w niebieski poszedłeś, ja ogólnie mam dużo już niebieskiego, jak widać, wszędzie u mnie. Ja wziąłem sobie trochę pod bluzkę, znaczy pod ten polar. Pod polar. Także fajny polar ci krótki. Także ja zrobiłem tak bardziej na czerwono tym razem, no. Mi się tak no dobra, kojarzy... no to porównaliśmy od razu dwa auta, Yoshiroka ma coś innego, przynajmniej coś możemy zobaczyć. No, no to dajemy Yoshielce drugie miejsce, my mamy pierwsze egzekwo. Powiedzcie mi, no jakie tam no. mieliście. Ten finelki. No to ja kiedyś go miałam. Ale ładne. Dobra, ja też miałem tego Ruinera kiedyś. No dobra, no taki... Nie chciałam go brać. To nie wiem, taki klasyk powiedział, wzięłaś. Taki klasyk, taki duży nosy. Ale tak ogólnie Ren, tak powiedziałeś, że wziąłeś sobie ten kolor auta pod sweterek. To mi się tak kojarzy, jak kiedyś wiedziałam odkrywanie, jaka będzie płeć. I ktoś kupił samochód pod kolor. Serio? Tak. Słuchajcie, zapraszam na płytę. To bardzo kreatywne. Opatrzcie, już się dzień robi. No właśnie, idealnie o wschodzie słońca. I teraz słońca. Zobaczymy, panie Pawle, czy w ogóle... Będzie różnica między naszymi autami. Ej, właśnie, bo też silnik zrobić na maksa, w sensie tak, silnik i tak dalej. Dokładnie tak, żeby być dobra. Jak najlepsze. Dobra, ogólnie pewnie stanie, bo to jest muscle. Sam ci pamiętasz, że co? Jak dobra. Przedtem, na starcie też jej tam coś stanęło. Coś mi stanęło tam. Dobra. Znaczy, nie, nic. Równiutko tutaj muszę równo stanąć. Równiutko byśmy stanęli, a ty nie potrafisz. O. Ty nie potrafisz, dobra, właśnie. Dobra, zręcznego, uwaga. 3, 4. Dobra, Szoka wypruła. No u nas też myślę, że to kwestia ruszenia. Na razie. Tak, u nas to jest kwestia ruszenia zdecydowanie, ale zobaczymy, może prędkość maksymalną będziemy mieli lepszą. Tak, na pewno. Ja już to widziałam, jak tu jechaliśmy z magazynu. No, Yoshiella ma na masce duży nos, więc może więcej oddychać. No, no dokładnie, to więcej powiedziałam. Ej, no bez jaj. Yoshiella oszukałaś, miałaś wziąć dokładnie ten sam samochód, co my. Chyba na początku się tak nie cieszyła, że ma ten samochód, ale myślę, że teraz się trochę cieszę. Tak. Teraz jest happy. Dobra, to spróbujmy bez ręcznego, bo jak i staje, to automatycznie jedzie szybciej. Tak, to już wygrywa z nami. Dobra, uwaga bez ręcznego. 3, 4. Oj, dwójkę wrzuciła i znowu odjechała. No, nie, to nie, była trójka raczej. To już jedyneczka jeszcze była, wiesz? To już była raczej trójeczka, bym powiedział. To raczej była trójeczka, ale Team Pikachu oczywiście. Pikachu, myślę, tak. Generalnie mamy tą przewagę, że na przykład auta Yoshielki, patrz co ona tam robi w ogóle, nie postawiłbym przed domem na przykład. A to no moje tak, ja tutaj nie, bym ja postawił. Tak bardziej obok śmietnika bym dał. Dobra. Słuchajcie, chodźcie, pojedziemy sobie teraz tutaj w tym kierunku. Okay. Tam pod hangary, bo tam jeszcze nigdy nie robiliśmy konkursu driftów, a ogólnie rzecz biorąc są... Jest to miejscówka, ja w której... O, na przykład tutaj, zobaczcie. Zwróćcie uwagę na mnie teraz. O, popatrzcie, tu jest teraz na przykład konkurs driftów. Co tu masz? A, słupek ruchomy, no dobra. Można sobie fajnie masz tutaj. Ruchomy słupek, rozumiem. Ruchome słupki. Fajnie by było jakby ty, ale no, ogólnie więcej. Tak, bo tu jest podwójny ruchomy słupek. Ja nie chciałem w ciebie... Przestań. Chyba musisz z nim się policzyć. Tylko raz? Okulary mu spadły. O nie, chyba przegrałam ten ruchomy słupek. Wziął i zniknął, faktycznie. A ty, znaczy przejechałeś i on zniknął. U mnie on jeszcze wstawał. O, tu są. Było tam dwóch dopiero. Ej, kurczę, tu jest, czekaj, chyba, bo się potrącił. Tu pojawił. No chyba tak ci było. O rany, ej, ten konkurs driftów to będzie porażka. No i Yoshioka zesuł ci się na dachu i co jest nagle u Pawła ten wśród dwóch jest. No... Co ja to ma nie być? Bo nie trzech ich było. Dobra, żyje, spoko, jest opętane. Oni jeszcze wstają? Oni przeskakują miejscem. Co? Oni mają moc teleportation. Nie jestem w miejscu, ja mam liftować, jak ty stoisz obok tego typa. Dobra. Weź no jedź, że... Co tam robi ten typ tutaj? No znowu się trpili. No i się tu respią. To jest podejrzane. Ten parking jest opętany. Poczekaj, ogólnie, co chciałem powiedzieć. Dobra, wcześniej, bo te słupki się cały czas respią i możemy... Chciałbym, żeby dodali... No trzeba, one mają się ruszać tu. Żeby dodali w GTA Online, wiesz, nowe auto do możliwości tuningu pod drift, no nie? No nie, słupek na mnie biegł. Tak, to wtedy byśmy. Dobra, ja tam tutaj robili. Dalej, słuchajcie, tam. Bo tutaj jest ogólnie ten Titan i można fajnie pod Titanem na przykład sobie zrobić taki myk, piękny tak driftzior dookoła. Dobra, ja myślę, że ten ręczny to będzie tutaj zaciągnięty, tak? Że no, go nie, ta wyciągnie. Jakoś niby BMA, ale no taka lipa trochę. Pozostawa wiele do życzenia. Stary, wiesz, w końcu z ulicy, no nie?
No tak, no to z ulicy, no to ale niestety. Ale wyglądało nadal fajnie. Dobra, powiedzmy na przykład tędy pojechać tu. Gdzieś tam wjechał. Czy tam jest gdzieś tutaj Titana. Jakiś typiarz? Nie ma typiarza, ale tu można wjechać chyba. Tutaj gdzieś zobaczcie. Tu wjechał. Pyk, proszę bardzo. Wuhu! Gdzieś tu drzwiczki prawie... rozwalił. No tak, no bo to jest konkurs driftu. Popatrz, tutaj są goście, oni będą nas oceniać pewnie. Ile macie punktów za driftu, będą bo ja mam 2 miliony. Patrz, jaki oszalca przyszedł driftuje. 3 miliony. Ty, paruwo! Co? I zaraz dam. Joszelka brzydko no, driftuje. Ona się ale no właśnie, to ma być za drift niby. Ma być drift? Teraz pokażę drifta. Ach kurczę, głupie. Takiego drifta ci pokażę. Dziękuję. Ale tu prawie ładnie przejechałem, słuchajcie. Dobra, czekajcie, chodźmy jeszcze może tutaj, bo tu jeszcze jest ten, jak to się nazywa, hangar. I tu sobie piałować. Teraz. Ta pogoda to jest jakaś kijowa. Chyba trochę mgiełka się zrobiła. Chyba poranna mgiełka. Taka, no, żeby nas nie było widać. Gdzie twoje czerwone ślepia? Jest tak bokiem. Pięknie. I patrz, i teraz i znowu, to jest w ogóle jakieś te... podcinka. Coś jest? Joszella wybucha! Tam jesteś wybuchasz. Joszella wybuchnęła! Dobra, słuchajcie, chodźcie, teraz robimy jeszcze konkurs wyścigów. Także chodźcie na ten, na... bierzecie auta. I ja lecimy... Nie wiem. Lecimy, słuchajcie, na tego. Moje autko! Na początek i robimy wyścig jeszcze przez miasto, jak to typowy Need for Speed. Mam jedną gwiazdkę popularności. A wujek drogę mi odbiera. Przetrąciłeś mi samochód. A nie, to wcześniej, za uderzeniem bokiem tych pracowników. Aha, tutaj. Chyba słupków. Ale nie gniewają się. Nie wojnie. No bywa, nie gniewają się raczej. Jakich słupków? Co ty mówisz? Co ty w ogóle mówisz? Gdyby deszcz, to byłoby łatwiej pewnie. Co ty w ogóle jedziesz? Pomóż ci? Dobra. Pomóż mi, dzięki. Dobra, ja już tutaj zaznaczę na mapie, gdzie myślę, że możemy zrobić wyścig. I proponuję musisz się sama z tego podnieść. Wyjątkowo wyścig gdzieś indziej niż zwykle. Do bogatej dzielnicy. I tam będzie bardzo ładny ten, jak to się nazywa, do piruecików. Tak, ja już jadę. Dzielnicy. Tak. Dobra. A wujek odbierze? Wujek odbiera, dobra. Wsiądę, zaznaczę ci. Bo tu panowie policjanci przyjechali. Dobra. Zaznaczone, dobra, Ren, mogę wsiąść do ciebie, Ren? Ej, to jest trochę podejrzane, co nie robię. Barygadują zaraz będzie jakieś wymuszenie, stary. Czekaj, o, wsiądę. Zapraszam. Okej, okay, zaznaczyłeś. Poczekaj, teraz tu, ja teraz, wsiądę, teraz tu wsiądę, nie, spokojnie. Dobra, możecie jechać jak chcecie, słuchajcie, w razie czego. Ja jadę, a ty weź przyduś Joszelkę. 3, 4. Przyduś Joszelkę, okay. Bo ona odjedzie. No, właśnie, nie, spokojnie, ona się rozbije na pierwszym lepszym. Co? Na czym? Na pierwszym lepszym aucie się rozbije, na to czym? Ja to czuję. Joszela, skręcaj. No co? No bez jej, co za typ? Co za normalnie? To się rozbije na pierwszym lepszym, co? Chyba no właśnie karma. Się robimy na pierwszym lepszym, ale spokojnie jeszcze no. Mamy kawałek tak drogi. Wypatruję Joszelka twojego upadku. Mamy coś. Więc wszystko się może zmienić. Pamiętajcie, że to jest Need for Speed, możecie jechać skrótami jakbyście chcieli. No i gdzie mnie wyprzedzasz, ty, bo chyba chcesz opony mieć tam przebite. Ja mam kule odporne, stać mnie. Nie, nie masz. Co, srać mnie? Co ty gadasz? No. Ej, Paweł. Paweł, nie przekręcaj. Przyjemno, pogadamy potem. Dobra, tak, spokojnie, to jest te pączki po pewnie. A, pączki miały duże znaczenie, no dużo kurczu no tam bez jaj, weźcie poczekajcie na mnie. No, czekolada się rozpłynęła. Miałem pączkę z czekoladą, ty, co nie? Jak to tam mówią, wait for me, I've got little legs. Tak. Bo nie teleportowałeś, okej? Okay? Dobra, fajnie. Nie! Dobra, pompuję, cisnę na maksa. To robi to po Porsche. Wow, jak na milimetry poszło. Dlatego nie lubię Porsche, zawsze się pojawia. No nie, kto zostawił te Porsche tutaj? No, to białe takie? Tak, te białe takie. No, też o nie zahaczyłem. Chyba. No i czemu je zostawiłeś na samym boku? Nie wiem, bo bokiem po prostu... stało i kolejne nie Porsche. Nie miałem czasu przestawić, stary, bo jest wyścig, wiesz? Jest wyścig i trzeba. Same Porsche teraz jeżdżą. Same Porsche. Poślizg. Joszelka tym nosaczem w ogóle wygra z nami jeszcze. Nie, tym nie nosaczem, wygra. No. No Boże! No Boże! Nie rozumiem. Ty ma zaraz... Nie rozumiem, o co wy do mnie mówicie. No co ty? Co za ludzie? Co robicie? Boty nam wyjeżdżają, wszędzie bot wyjeżdża. Karma! To jest normalnie jak w tym. Karma. Jakbyśmy robili jakąś misję. Nie jadę. Normalnie jakbyśmy robili misję, to są oskryptowane normalnie. Dokładnie, Joszelka nie ma problemu.
To jest żenujące. Tak jak mówię, bo ma duży nos w aucie. Pozwala jej. Muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy Team Pikachu, pamiętaj. Remember about this. Chyba się trochę zgubiłem. Znowu jakieś białe Porsche. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Tak, dojeżdżacie, no to super. Prawdopodobnie. Wiedziałem. No ja też to wiedziałem. Wiedziałem, że tak to się skończy po prostu. Ja no. Tego tak nie zostawię. Dobrze, że uniknąłem tego przypadkiem. Super, że się zaspiłam w fajnym miejscu. Super, ja cię super. Normalnie, typie. Jest. Moje autko. A to Ren, to nie. A to Ren, to nie chcesz. To nie, Ren, to my nie, jesteśmy dobra. Team Pikachu. Dobra, ja tutaj zostawię bramę, żeby nie mogła wyjść. O, proszę bardzo. No proszę, poważnie, znowu! Co zrobiłeś? Zostawiłeś to? Co zostawiłeś? Tak, nie będziemy rozmawiać. Co tam zostawiłeś? Dojechana, ty musimy... Ty auto zostawiłeś na gazie włączonym. Tak, no... Nie, zabrałem buty ze sobą po prostu. Gdzie tu jest w ogóle przejście? Jak mam teraz się nie ma wyjścia, wydostać? Przejścia, zejścia. A, bo ona z tyłu była, a ja myślałem, że była z przodu. Ej, no bez ja stąd nie wyjdę, ja tu mam jakieś wielkie krzaczory po prostu. Nie trafisz mi... Ej, potrąciło jej... Auto mnie potrąciło, to na drugie! To moja szansa, będę spamował! Ja, czy tu jest gdzieś wyjście? No, tu jest wyjście. Jest! Nie trafiła mnie. Co? Nie trafiła? Murek pode mną. No nie, ale to nie, nie Joszerka tu leży, no bez jaj. Joszerka, tutaj twoja amunicja leży z bazuki. Nie chcę was... Co nie martwić. Chcesz? Znowu białe Porsche, będę miał przebłyski. Co mi strzelasz w auta? No ej no co jest grane poddaję dzisiaj? Poddaję się, poddaję się. Co się poddajesz? Nie bawię się w dawaj poddawanie. Dawaj ją tutaj. Masz to! Jest, dostała chyba. Dostała? A pieniążki tam leżą. Ojej. Nie, policja ją tak, dobiła, zabierając mi fraga. Stój pan policjant, dobrze. Dlaczego chcę, Marcineczku? Nie, no dobra, no, nie ja bardzo dziękuję za oglądanie. Żadne dziękuję, pa, pa. Nie ma dziękowania. Do następnego. Nie ma następnego, to jeszcze nie koń... A to rentny jest, no dobra. A, to ty, dobra. Ej, zdrada! Nie, luz! No, luz, jak nie trafiłeś. Kończymy ten odcinek, trzymajcie się, papa.